syku meditowi, mef i mef, krew za krew, połączenie stref. Nocna rozpierducha to nie blef. I dalej krok za krokiem złodziei mieście. Czasami jest taka nuta, że gubię się w tym jak pieprzone rodzynki w domowym cieście. Ja to co nocne ma. Nazywam się Wiktoria Tkarczyk, Julia Kęła. Przybyłyśmy z gimnazjum samorządowego numer 2 w Bolesławcu, ponieważ realizujemy projekt BOOM, czyli Bezpiecznie, Odpowiedzialnie, Odważnie i Mądrze. Gdzie jest najwięcej zgłoszeń i interwencji po zmroku? Jeśli chodzi o pracę Straży Miejskiej, no, jak popatrzymy na statystyki i na to, gdzie podejmujemy najwięcej interwencji, to nie będę zbyt odkrywczy, kiedy powiem, że jednak najwięcej jest tych interwencji jest w zaułkach, w parkach, a więc tam, gdzie nie ma szerokiego pola widoczności. Również jakby więcej tych interwencji, to się przesuwa, to w chwili, kiedy sprawcy wykroczeń, czy też przestępstw zorientują się, że są w polu widzenia kamery, na przykład monitoringu wizyjnego, wówczas no, starają się z tego pola wyjść, a więc na przykład jeśli weźmiemy ulicę Prusa, gdzie mamy widok kamery na Alei Partyzantów, gdzie jest dosyć dużo osób naruszających prawo, to te osoby przesuwają się tak daleko, aż wiedzą o tym, że znikną z pola widzenia kamery. Dla nas jest to może nie utrudnienie, bo my wiemy, że te osoby tak czy inaczej tam są. Tak? Kamera ich nie widzi, ale wtedy przyjeżdża patrol i podejmuje interwencję. Także najwięcej po zmroku, najwięcej tego typu zdarzeń jest naruszeń przepisu, porządku prawnego. No to mam jednak w miejscach zacienionych, czyli parki, jakieś zaułki, ulic. Zaplecza, podwórek, to są takie miejsca. Co zrobiono i co należy jeszcze zrobić, aby interwencji w takich miejscach było jak najmniej? Podstawowym działaniem, które zmierza do tego, żeby nie było zdarzeń kryminalnych na terenie miasta, jest prewencja. A więc patrolowanie tego miasta, bycie aktywnym, widocznym. Mówię tutaj o funkcjonariuszach zarówno Straży Miejskiej, jak i Policji. To jeśli chodzi o taką naszą pracę codzienną. Natomiast bardzo istotnym elementem, które nasze miasto posiada, jeśli chodzi o właśnie działania prewencyjne, to jest monitoring wizyjny całego miasta, więc całodobowe obserwowanie najważniejszych miejsc w mieście właśnie w celu wyeliminowania tych niepożądanych zjawisk. I to się sprawdza, bo 8 lat funkcjonowania monitoringu w naszym mieście, jeżeli popatrzymy statystycznie na to, jakie zdarzenia w oku widzenia kamery są, to praktycznie poważniejsze zdarzenia kryminalne zostały wyeliminowane z miejsc obserwowanych przez kamery. Dziękuję bardzo. Proszę. To pejasyku meditowi, mef i mef, krew za krew, połączenie stref. Nocna rozpierducha to nie blef. I dalej krok za krokiem złodziei mieście. Czasami jest taka nuta, że gubię się w tym jak pieprzone rodzynki w domowym cieście. Nadchodzą nocne mary, więc zróbcie przejście. W sumie olej za dymę, dziś tylko track i rap mnie interesuje. Przez biznes porażony w tym mieście jak gro. Każdemu lesterowi w mordę fluje. Często nocna jazda z mefim, wtedy kontempluję. I tak wokoło pełno gej, pizga puckę. A ja sam sobie biegam, ciągle biegam, biegam. Jak się coś przyklei do łapy, to sprzedam. Wierzysz to? To rzuć okiem na palące projekty PCP. Czekam tu na ciebie.